dzień dobry, witam wszystkich. Wczoraj u nas nieźle zlało. Spadło no przez noc jeszcze 65 litrów. Ja nie mogę. Ale pada. Masakra. Niech przyjedzie straż. Tutaj już się ładnie zazielenia. Wczoraj tutaj kałuża na polu trochę była, ale już teraz widzę, że nie ma. Ładnie ziemia wchłonęła. Tam widzę, gdzieś stoi w poszczególnych miejscach trochę wody. Tu jestem ciekaw na ziemniakach u znajomego, czy jeszcze jest woda, czy nie. A stoi jeszcze woda, gdzie nie gdzie. Także ziemniaki tak trochę nie za bardzo, żeby tyle wody miały, no ale reszta podziękowała. Już się u nas zielono zrobiło na tych uprawionych polach. A tu słoneczniki nie przewróciły się. No, konkretnie zlało. Godzinę praktycznie nam spadło 50 litrów i potem przez noc dopadało no tamte 14. No, ale kurde, konkretnie, normalnie w końcu tu mamy łąkę też kawałek no za tutaj, za tym polem to widzę już się ładnie zazieleniło, bo tu była Sahara wcześniej. Także no jestem mega zadowolony z tego deszczu. O, jak pięknie zielono, kurde, jak ładnie. A no, w końcu spadło w godzinę w sumie można powiedzieć, że spadło tyle, ile w ciągu ostatnich 2 miesięcy, także jest naprawdę rewelacja. Tutaj no jedynie mogą płakać ci, co niedawno temu rzepaki posiali. Jest no na pewno zaklepie tutaj tą ziemię. No, ale ogólnie cała reszta może być zadowolona. Także no, jest konkretnie. No, a ja teraz jadę do sklepu. Muszę tam parę rzeczy pozamawiać do pastucha. Między innymi te sprężyny, izolatory te z porcelany i ten. I jeszcze tam parę drobinek, ale to już później. No, ale teraz jadę i widzimy się później, także no tutaj ogólnie w tym sklepie kupuję te słupki i tam gadałem tu z właścicielem, no i powiedział, że ten, że ogólnie wrzuci na swoją stronę w ofercie te słupki, także tu zaraz tam wpiszę wam stronę internetową, dam linka na dole w opisie. To tam, bo tam kilka osób się pytało, skąd mam te słupki. A mówię tak, jak ja szukałem tych słupków, te T-Pose, to ten. Ciężko było dostać, były oferty z zagranicy. Była możliwość kupienia z zagranicy, ale to trzeba było być firmą. A tak osoby prywatne, to tak za bardzo ciężko jest dostać te słupki. A tutaj ten. No, tutaj ten sklep mi zamówili, kupili i ten, i mówię, jestem naprawdę zadowolony, także tam farmiko.pl strona, tam będziecie mieli w opisie, tam będzie, no powiedział, że wrzuci w ofertę te słupki, będzie można kupić. Także no, dla tych osób, co tam się pytali o te słupki na namiar, także mówię ten, już by. No, także jak ktoś będzie chciał zrobić takie ogrodzenie, to już można tam sobie zamówić i to kurierem po prostu przyjdzie do was i tyle. Bo najpierw mówię, chciałem numer, ale tam mówi, to lepiej wrzuci sobie na stronę internetową i będzie tam można sobie zamówić słupeczki. Także no, ja jadę teraz do domu i widzimy się już na gospodarstwie. No, już Łukasz posprzątał.
W sobotę nam ostatnią słomę przywieźli. I ten. No, mamy teraz 1200 parę balotów. Także powinno nam starczyć teraz do następnego roku. Ceny na razie jeszcze nie wiem za balota ile wyszło, bo tam musiał sam sobie obliczyć jeszcze ten, no, właściciel. I no, jak będę wiedział cenę, to wam dam znać. A dzisiaj muszę jeszcze trochę w dojarni porobić. Tutaj mam takie, no, to jest plastik, ogólnie to się zużywa. Coś takiego, no, coś takiego. I to przychodzi. Teraz tylko te śrubki, nakrętki włożę. I to przychodzi tu. No, tylko wiadomo, po chwili tutaj będzie widać. No, te ścianki się zużywają przez ten. Przez, no, jak to nazwać, środek czyszczący. Lubi zżerać. No i tu jest najgorzej. No bo tu już prawie nie ma przewodu, to już powinno być dawno wymienione. Ale ten, no, tak za bardzo czasu nie było. I ten, i muszę to teraz wymienić. Muszę też zamówić taki nowy kubek, bo tu i ostatnio jak z federacji byli, za mocno popchali i pękł ten cały kubek. I muszę nowy kubek kupić, no, 900 zł w plecy. Tu mamy takie specjalne węże, no, przez rurkę łączoną, żeby tu nie wpychali, no ale i tak pękło niestety i trzeba będzie wymienić, a nie lubię tego, już raz wymieniałem ten kubek, ten miernik, to jest straszna mordęga, żeby to wymienić, bo cały kabel trzeba przez podłogę, przez tą rurę. Tu idzie górą kabel i tutaj wchodzi do tej listwy i do aparatu. No, tutaj z tym akurat będzie najmniej problemu, bo tu przez listwę idzie, tu od razu przechodzi dalej. Ale tu wymieniałem, gdzie on jest, ten aparat. O, tu chyba. Nie, gdzie jest ten nowy? Chyba ten. Tak mi się wydaje, czy nie? Czy gdzie on jest? Już nie pamiętam, który, ale jakiś tutaj wymieniałem. I to była mordęga, żeby to wszystko... Ten kabel, najgorzej ten kabel przeciągnąć. Bo tutaj to po prostu się wtyka w ten komputerek i jest już. A ten, a tak to trzeba powymieniać. No i mówię, to jest normalnie masakra wymienić. No nic, a ja tutaj przychodzę ze śrubokrętem i będę kontrolował i powymieniam tam, gdzie trzeba, to powymieniam te rzeczy, no te plastiki i ten. I będzie z głowy, bo po chwili zaczyna ciągnąć powietrze. Jak zaczyna ciągnąć powietrze, to już wtedy się, no, przepływu wody nie ma tak dobrego i aparaty mogą się niezbyt dobrze domywać, chociaż tutaj ten, no, dobrze jest umyte. No i te ogólnie gumy muszę też nowe zamówić, te, bo już, no, już jest czas na wymianę. No, 3 dni roboty, żeby powymieniać te gumy. No, ale jak trzeba, to trzeba. Trzeba będzie wymienić po prostu. No, ja idę po śrubokręt. Widzę płaski, ale też krzyżakowy wezmę, bo znając życie w tych starych... No, bo czasami są krzyżakowe, czasami te plusowe i... Mówię, żeby dwa razy nie latać. Tyle.
chłopaki tu już czyszczą. Tyle. No, już jest zrobione. Ogólnie już jesteśmy po przerwie. Przyszłem po wkrętarkę, jeszcze muszę odłożyć do warsztatu i już będę musiał się zabierać za karmienie. Czekają za żarciem. Trzeba nakarmić, bo już nie mają. No tam chłopaki jeszcze coś tam... A, obornik wywożą. No, ten zestaw fajny jest. Tych wszystkich końcówek. No i idziemy karmić. No, chłopaki ładnie tutaj posprzątali beton. Jest ładnie zgarnięte wszystko. Ja idę właśnie karmić, no. Tutaj też ładnie posprzątali już. Po tych wysłodkach. No i tyle. Jest plac sprzątnięty. No, tylko wiadomo, jak tu się pracuje ze słomą, to zawsze naleci, jak ścielarką ścielają chłopaki. Jutro będzie już słoma leżeć. No ale co zrobić? No. I tu już jest cała słoma zapakowana. To ostatnie baloty były takie trochę kruche, bo już były kilka razy zrzędowane, przewietrzone, że tak powiem. No ale o. No ogólnie ostatnio do mnie dotarło, że ten ciągnik na wiosnę będzie miał 10 lat. Jak ten czas leci. No ogólnie większych rzeczy z nim się nie działo. Teraz ostatni tam przedni wałek nie chce się kręcić, ale to nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Serwis ma... A, no właśnie, muszę do serwisu zadzwonić, bo mieli przyjechać. A ich jeszcze nie ma, to zaraz zadzwonię. No, paszowóz jest szczelny. Ile wody w nim jest. Ale zobaczmy z tyłu jeszcze. A w sumie mam pomysł może. Tu. O, tu w nizinę wejdziemy. O. No i elegancko. Dobra. Cofamy i karmimy. Ogólnie co ten. Wiem już, ile płacę za słomę. Troszkę więcej niż myślałem, ale ogólnie no nie jest najgorzej, że tak powiem. Bo ten. Za balot wyszło 120 zł, także no. Trochę pieniędzy jest, no ale co zrobić? Ludzie za nawozy więcej płacą, także.
nawozów nie kupuję, tylko słomę. Także mi się wydaje, że patrząc na to, jak nawozy zdrożały, to nie jest tak źle. Bo ten... W tamtym roku płaciłem za balota 85 zł. No a w tym roku... A kurde, siatka została. No, a w tym roku 120, także mi się wydaje, że patrząc na to, jak wszystko zdrożało, to no nie jest najgorzej. Bo jakbym teraz miał nawozy kupować zamiast tej słomy, to o, ja dziękuję. Także no ja jestem zadowolony. Słomy jest wystarczająco, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że starczy. Tutaj teraz słomę też karmię trochę z tych okrągłych balotów od znajomego. Strukturkę trochę dodaję. Także no. Najważniejsze, trawa się zazieleniła. Tutaj ostatnio krowy wychodziły stąd. To praktycznie nic nie było. No, a teraz fajnie zielono się zaczęło robić. Tu trochę wody jest. No ale co zrobić. Dobra. Na dzisiaj tak krótko w sumie o wszystkim i niczym. Także co, na razie to wszystko. Jutro zaczynamy dalej z ogrodzeniem. Mówię, teraz słupki by lepiej wchodziły, coś tak podejrzewam. No ale co zrobić. No, jest dobrze, fajnie, że popadało. No i jak mówiłem, jutro ruszamy dalej z ciągnięciem druta. Będziemy zakładać i... No. I pojutrze już... Myślę, że na tamtą łąkę krowy będą mogły wejść. Także no na razie to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć!